Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś porozmawiamy sobie o kolejnych preparatach ochronnych na zimę. Wymienię tym razem trzy i będą to, powiedziałabym, takie klasyki, kosmetyki, które każdy z Was powinien znać i pewnie większość z Was już zna. Są one dostępne w cenie do 10 zł, kupicie je w aptekach, ale są naprawdę niezastąpione w okresie zimowym. Często gdzieś pod moimi filmami dopytujecie mnie o właśnie wybrane preparaty, takie z apteki, które większość z nas już doskonale zna od lat i stosuje w swojej zimowej pielęgnacji. Dopytujecie, co myślę, co sądzę, jak z ich składami. I dzisiaj postanowiłam przedstawić Wam takie trzy, według mnie, najciekawsze, najfajniejsze właśnie kosmetyki z apteki do 10 zł na zimę. Natomiast muszę tutaj zaznaczyć, że absolutnie nie będą to preparaty dla osób, które stosują pielęgnację naturalną. Tak, mamy w nich pewne substancje kontrowersyjne, zaraz się dowiecie jakie. Natomiast we wszystkich tych preparatach znajdziemy palmitynian retinylu. Jest to taka substancja, która jest pochodną witaminy A i pewnie część z Was już doskonale ją zna. Natomiast ma ona najmniejszy potencjał drażniący i bardzo często mówi się o tym, że zastosowanie palmitynianu retinylu w kosmetykach sprawia, że nie ma właśnie tego efektu podrażnienia, takiego ściągnięcia, złuszczenia, pieczenia, bo przecież mówimy tutaj o witaminie A. Natomiast musicie pamiętać o tym, że jest to też taka forma witaminy A, która ma najmniej aktywny biologicznie potencjał. Co to oznacza? To oznacza, że stosując kosmetyki zawierające palmitynian retinylu tylko i wyłącznie lub gdzieś tam w jakichś mieszankach, musicie pamiętać o tym, że nie będzie na Waszej skórze jakichś efektów przeciwzmarszczkowych wow, że nie dojdzie do jakiegoś ujędrnienia Waszej skóry, że nie będzie silnego złuszczania. Absolutnie nie. Ta forma bardzo fajnie działa regenerująco i odżywczo dla skóry. Stosowana jest właśnie w kosmetykach, żeby poprawić jakość naszej skóry, żeby dać jej tę ochronę, żeby podziałać w momentach, kiedy właśnie widzimy, że coś na naszej skórze się dzieje. No, często mówi się o tym, że witamina A stosowana przede wszystkim zimą to jest bardzo fajna sprawa i ja to też podkreślam i zaznaczam, że tak, no ale pamiętajcie o tym, że w tych wszystkich preparatach, o których Wam dzisiaj powiem, w tych trzech preparatach, mamy właśnie ten palmitynian retinylu, czyli absolutnie nie musicie się obawiać o jakieś skutki uboczne w stosowaniu tych kosmetyków. Wręcz przeciwnie, raczej spodziewajcie się, że Wasza skóra będzie ładnie wygładzona, że będzie poprawa w regeneracji naskórka. Być może też zniwelują się drobne zmarszczki. No ale tak jak mówię, nie będzie tutaj jakichś efektów wow, ujędrniających, przeciwzmarszczkowych, liftingujących. Pierwszy kosmetyk, o którym chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, według mnie jest niesamowicie ciekawy i warty zainteresowania, a będzie to Dermosan. Ale nie ta jego tradycyjna, tłusta wersja, tylko Dermosan N plus R. Część z Was dopytywała mnie właśnie, co myślę na temat stosowania tego tradycyjnego Dermosanu i podawałam Wam wtedy w odpowiedzi, w komentarzach, że okej, on jest co prawda bardzo tłusty i nie będzie nadawał się do każdego typu skóry. Natomiast w jego składzie znajdziemy taką substancję jak polisorbat 80, której ja generalnie bardzo nie lubię w kosmetykach ze względu na jej działanie. Natomiast wersja Dermosan N plus R ma nieco inny skład. Zwróćcie uwagę teraz, co takiego tutaj znajdziemy. Mamy tutaj przede wszystkim wodę, emolienty, mamy również chemiczny filtr UV, emulgatory, witaminę E, witaminę A właśnie w formie palmitynianu retinylu, regulator pH, antyoksydant i związki zapachowe. Tutaj, moi drodzy, w składzie, zwróćcie dokładnie uwagę, nie ma tego emulgatora polisorbatu 80, mamy jego łagodniejszą formę, czyli polisorbat 60. Poza tym ta wersja ma też zupełnie inną konsystencję, no może nie zupełnie inną konsystencję, ale inną konsystencję i nieco inne substancje w składzie, przez co też
sprawdzi się ta wersja właśnie N plus R dla osób posiadających nie tylko skórę suchą, odwodnioną, przesuszoną, taką łuszczącą się, naczynkową nawet, ale również dla osób posiadających skórę mieszaną. Może nie do końca tłustą, chociaż warto go sprawdzić i przetestować. Cena jest tak niska, że myślę, że każdy może spróbować. Natomiast, tak jak mówię, nawet skóra mieszana, gdzie mamy bardzo mocno przesuszone policzki w okresie zimowym i problem z tą nadprodukcją sebum właśnie w strefie T, będzie z niego zadowolona. Oczywiście nie musicie tego kremu stosować w porannej pielęgnacji. Możecie równie dobrze stosować go w wieczornej pielęgnacji i traktować go jako kurację. Ale moi drodzy, zwróćcie uwagę na to, że w składzie tego kremu, oprócz tego, że mamy witaminę A, a jak wiecie, witaminę A powinniśmy stosować właśnie w wieczornej pielęgnacji, to tutaj mamy filtr chemiczny, który będzie chronił naszą skórę przed promieniowaniem. Co prawda producent nie informuje nas o tym, jaki mamy ten współczynnik SPF, więc też musimy założyć, że nie jest to wysoka dawka i mimo wszystko w porannej pielęgnacji stosować preparaty, które będą zawierały wysokie filtry, ale już sam fakt, że mamy tutaj filtr przy witaminie A jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywny. Moi drodzy, Dermosan N plus R jest też o tyle fajnym i ciekawym preparatem, że producent informuje nas o tym, że mamy pH 5,5, czyli idealnie skomponowane dla naszej skóry, ale będzie to też taki produkt, który oprócz tego, że zawiera emolienty ochronne i witaminy plus filtr, nie ma w składzie parafiny. A jak wiecie, parafina jest substancją kontrowersyjną, nie wszyscy lubią ją w kosmetykach, ja natomiast uważam, że parafina jest bardzo dobrą substancją w kosmetykach, tylko trzeba wiedzieć, jak z niej korzystać i do jakich typów skóry. Więc tutaj zwróćcie uwagę na to, że właśnie tej parafiny w składzie nie mamy. Co więcej, ten Dermosan będzie działał ochronnie, chronił naszą skórę przed czynnikami zewnętrznymi, chronił przed nadmierną ucieczką wody z naskórka, przez co będzie ją też nawilżał, ale moi drodzy, będzie też łagodził podrażnienia i zmniejszał rumień, który bardzo często pojawia się właśnie w okresie zimowym. Także ja uważam, że jest to naprawdę świetna propozycja. Jeśli szukacie czegoś z apteki, absolutnie nie boicie się tego typu preparatów, powiedziałabym chemicznych, takich tradycyjnych i chcecie zainwestować nawet te niecałe 10 zł w jakiś dobry krem ochronny na zimę, taki, który możecie stosować nie tylko na waszą twarz, ale również na przykład na uszy, chronić nos, stosować na usta, na wasze dłonie, na wszystkie takie miejsca, gdzie widzicie, że wasza skóra w okresie zimowym jest bardzo mocno przesuszona, ale może być też podrażniona, czy pojawiają się tak zwane suche skórki. Dermosan N plus R będzie naprawdę świetnym rozwiązaniem. Drugi kosmetyk, który chciałabym Wam przedstawić, to też jest taki klasyk, powiedziałabym. To też jest taka perełka, którą większość z Was doskonale zna, a mam na myśli tutaj Retimax 1500, który również zawiera w składzie palmityniany retinylu. I to jest też bardzo fajny krem, ale tutaj, znaczy powiedziałabym, że jest to bardziej maść i tutaj mamy już zupełnie inną bazę. Oczywiście znajdziemy tutaj parafinę, zaraz Wam przedstawię, jaki mamy tutaj skład. I to nie będzie też preparat dla osób, które posiadają skórę mieszaną i tłustą, ewentualnie mogą jeszcze go stosować osoby posiadające skórę mieszaną, na przykład wieczornej pielęgnacji jako taką kurację. Albo wiecie, co też bardzo fajnie się sprawdza, jeśli zastosujecie na przykład Retimax 1500 jako taką maskę. Czyli nałożycie go w momencie, kiedy czujecie, że wasza skóra jest bardzo mocno przesuszona, jest taka ściągnięta, napięta, albo jesteście po różnego rodzaju zabiegach kosmetycznych, które powodują ten efekt na skórze, właśnie takie skutki uboczne, to możecie nałożyć na waszą skórę taką grubszą warstwę właśnie Retimax 1500, poczekać z pół godziny, godzinę, a później go zmyć. No dobrze, to teraz zwróćmy uwagę na to, co jest w składzie tej maści. I mamy tutaj wazelinę, wodę, lanolinę, olej mineralny, parafinę, wosk pszczeli, stabilizator formuły, no i właśnie witaminę A. Czyli widzicie, mamy tutaj takie substancje jak wazelinę, będzie tłusto. Mamy parafinę, będzie tłusto. I mamy też lanolinę.
a lanolina, jak wiecie, jest substancją pochodzenia zwierzęcego. Więc to, co wspomniałam na samym początku, to nie będzie preparat dla osób, które stosują pielęgnację naturalną i też dla osób, które są wegetarianami lub weganami. Kolejną ważną informacją jest to, że tutaj mamy właśnie tłustą, taką okluzyjną formułę, przez co też na waszej skórze będzie tworzyć się tak zwana warstwa takiego filmu, ta warstwa okluzyjna, która będzie działała w ten sposób, że z jednej strony będzie zabezpieczała waszą skórę przed działaniem czynników zewnętrznych, na przykład czynników zimowych, a z drugiej strony będzie chroniła waszą skórę przed tak zwaną nadmierną ucieczką wody z naskórka, czyli dawała ten efekt nawilżający. Chciałabym tutaj również powtórzyć też taką ważną sprawę, o której już informowałam was w jednym z moich filmów na temat substancji okluzyjnych, ponieważ panuje jakiś bardzo dziwny mit na temat tego i przekazywane jest to w różnych filmach, gdzieś na YouTubie i nie tylko w komentarzach, że substancje okluzyjne, takie jak na przykład parafina, powodują, że ta okluzja, czyli ten film, który tworzy się na naszej skórze, będzie sprawiał, że inne substancje aktywne nie będą przenikały do naszej skóry. Czyli będzie tak zwane blokowanie działania tych substancji na naszą skórę. I to jest w ogóle jakaś absolutna bzdura, ponieważ okluzja jest znana w kosmetyce, w medycynie, w fizjoterapii jako bardzo dobre działanie właśnie, słuchajcie, na zwiększenie przenikania tych substancji aktywnych do naszej skóry, zwiększenie ich działania. Więc pamiętajcie proszę o tym, że jeśli gdzieś usłyszycie hasło parafina, wazelina, emolienty, substancje okluzyjne, to jeśli ktoś będzie wam próbował wmówić, że te składniki powodują blokowanie działania substancji aktywnych, to nie dajcie się zwieść, bo tak nie jest. I zapewne większość z was już dawno zorientowała się, że na przykład w farmacji wszelkiego rodzaju lecznicze preparaty robione są na bazie na przykład parafiny czy wazeliny ze względu na ich właśnie działanie okluzyjne, czyli coś, co będzie wzmacniało wnikanie tych substancji leczniczych, substancji aktywnych do naszej skóry i też powodowało, że będą one aktywniej i efektywniej działały. Wróćmy jeszcze do Retimax 1500 i tutaj chciałabym zaznaczyć, że jest to preparat, który sprawdzi się przede wszystkim w przypadku skór suchych, odwodnionych, łuszczących się, takich, które zmagają się z chwilowym przesuszeniem, nawet bym powiedziała skór atopowych. Możecie go stosować spokojnie tak samo jak Dermosan, nie tylko na twarz, ale we wszystkie takie bardzo przesuszone miejsca, również na usta, na łokcie, wokół skórek paznokci. Naprawdę zobaczycie ogromną poprawę w jakości waszej skóry. I oczywiście wszystkie te preparaty, o których dzisiaj opowiadam, to nie są takie, powiedziałabym, standardowe kosmetyki, które stosujecie sobie codziennie przez kilka dobrych miesięcy. Traktujcie je raczej jako takie kuracje zimowe, preparaty zimowe lub też preparaty, kuracje przejściowe w momentach, kiedy wasza skóra jest naprawdę bardzo mocno przesuszona. I na zakończenie dzisiejszego filmu opowiem wam o ostatnim produkcie, ostatnim preparacie, który jest, ja bym powiedziała, aż nie tak bardzo popularny jak Dermosan czy Retimax, a jest to Allantan Dermoline z witaminą A. Czyli ta wersja ochronna, bo mamy Allantan Dermoline w różnych wersjach, ale ja dzisiaj skupię się właśnie na tej wersji ochronnej z witaminą A, która bardzo fajnie sprawdza się w okresie zimowym i również w stanach takiego mocnego przesuszenia waszej skóry. I co znajdziemy w jego składzie? I tutaj mamy takie substancje jak wodę, emolienty, ciekłą parafinę, glicerynę, pantenol, zagęstnik, wazelinę, łagodzącą alantoinę, konserwanty, czy też witaminę A, czyli znowu mamy tutaj palmitynian retinylu. Jest to kolejny kosmetyk z apteki, który dostaniecie w cenie do około 10 zł, ale tutaj mamy już nieco inną formułę. Tutaj mamy preparat, który nie będzie pozostawiał na waszej skórze takiej tłustej warstwy, bardzo fajnie się też wchłania i będzie niesamowicie łagodził waszą skórę w momentach podrażnienia, przesuszenia, zaczerwienienia, rumienia,
Mamy w jego składzie m.in. pantenol i alantoinę, czyli właśnie te substancje, które będą bardzo ładnie koiły Waszą skórę. Ale przez dużą ilość emolientów i właśnie przez witaminę A będziemy mieć tutaj również działanie ochronne, zabezpieczające Waszą skórę, nawilżające, regenerujące, odbudowujące naskórek. Jeśli chodzi o Allantan Dermoline, to moim zdaniem właśnie ten preparat z witaminą A ochronny ze względu na swoją konsystencję sprawdzi się w przypadku każdego typu skóry, kiedy będziecie potrzebować właśnie takiego łagodzenia, ukojenia, intensywnego nawilżenia, odbudowy naskórka, żeby ta skóra była taka miękka, przyjemna w dotyku. Naprawdę bardzo fajny preparat i uważam, że niedoceniony na tle tych wszystkich innych. Myślę, że dzisiaj też podałam Wam taki wybór. Macie coś do skóry bardzo przesuszonej, coś tłustego, takiego, co nie nadaje się pod makijaż, ale będzie bardzo fajnie regenerowało Waszą skórę, odbudowywało, zwłaszcza dla osób, które posiadają właśnie skórę taką mocno przesuszoną, odwodnioną, które potrzebują tego intensywnego działania jako kuracja, czyli Retimax 1500. Macie coś, co ma filtr w składzie. Coś, co będzie też regenerowało, odbudowywało wasz naskórek. Coś, co nie ma już aż tak tłustej konsystencji, powiedziałabym półtłustą konsystencję, ale sprawdzi się całkiem dobrze pod makijaż. I macie coś, co absolutnie nie ma tłustej konsystencji, bardzo szybko się wchłania, ale też bardzo fajnie będzie działać na odbudowę, regenerację, nawilżenie waszej skóry, zwłaszcza w tym okresie zimowym. Trzy preparaty w cenie do 10 zł. Dostępne w aptece, hity nad hitami od lat. Mam nadzieję, że teraz już rozwiałam Wasze wątpliwości, jeśli chodzi o ich składy, to co w nich znajdziemy, dla kogo one są przeznaczone i u kogo bardzo dobrze się sprawdzą. Jestem ciekawa, czy stosujecie, który z nich stosujecie, czy się u Was sprawdzają i też może w jaki sposób je stosujecie, czy nakładacie bezpośrednio na skórę całej twarzy, czy stosujecie tylko w tych takich najbardziej narażonych na działanie czynników zewnętrznych miejscach, usta, dłonie, na przykład uszy, kiedy wychodzicie. Dajcie koniecznie znać, a ja tymczasem żegnam się z Wami, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy film i oczywiście widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, pa!